witam niezmiennie serdecznie. Temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu wraca co roku, no bo taka jest liturgia, ma swój cykl. Ale myślę, że to na tyle niepokojący temat. Ludzie czasem pytają, nie, żeby może powiedzieć, jaki to jest grzech, żeby czasem człowiek czegoś nie zrobił, co mu zamknie drogę do nieba. Więc temat może niepokoić, ale warto się nad nim zatrzymać. Warto to sobie ciągle przypominać. Spróbujmy się nad tym zastanowić w świetle dzisiejszych czytań. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Spróbujmy zacząć może od tyłu. Słyszałem kiedyś taką opowieść, jak to jakiś super biznesmen jedzie ze swoją żoną, jadą super limuzyną, zatrzymują się na światłach, obok nich zatrzymuje się jeszcze lepsza limuzyna i tak patrzą, tam facet siedzi, obok jakaś młoda kobieta i ten biznesmen kłania się temu facetowi. Rozjeżdżają się spod tych świateł i żona pyta tego biznesmena, kto to był? A on mówi, mój szef. Ta żona mówi, a obok niego to żona? A ten mówi, nie, to jego kochanka. No ta żona mówi, jak to tak po mieście z kochanką, a co żona na to? A ten biznesmen mówi, no wiesz, no widziałaś samochód. Ma super biznes, ma ileś tam domów, ma fortunę, co żona. No jadą dalej i zatrzymują się na następnych światłach. Obok nich znowu zatrzymuje się jakiś samochód i tam jakaś dziewczyna siedzi i do tego biznesmena kiwa. On się jej odkłonił, rozjeżdżają się i żona pyta, a to kto był? Biznesmen mówi, to moja kochanka. Zapadła cisza. Jechali tak z 10 minut. Wreszcie ta żona tak spojrzała na ten samochód, wzięła głębszy oddech i mówi, ta nasza nawet ładniejsza. I oczywiście można by zadać sobie pytanie, jak można żyć, godzić się na takie zakłamanie, jak można żyć w takiej zakłamanej rzeczywistości. Ale mamy niedzielę wyborów, która pokazuje, w co ludzie wierzą, bo chcą uwierzyć, niezależnie od rzeczywistości. Tworzy się czasem taki równoległy świat z różnych przyczyn. Czytałem o takich relacjach w miejscu pracy, nie? Gdzie wiadomo, ktoś zarabia, komuś zależy na stanowisku, na zarobkach, więc to wymusza pewne relacje. Nie? I tam było tak napisane, że jak jesteś podwładnym na przykład i coś zajmuje ci dużo czasu, to znaczy, że jesteś leniwy. A jak szefowi zajmuje dużo czasu, to znaczy, że on jest dokładny. Jak ty czegoś nie możesz zrobić, to znaczy, że jesteś idiotą. A jak szef czegoś nie może zrobić, to znaczy, że jest zapracowany. Jak ty się przy czymś upierasz, to jesteś tępy, nie potrafisz zrozumieć. A jak on się przy czymś upiera, to nie jest profesjonalistą, który wie, co robi. I pewnie tych można by wymienić więcej. Tych różnych przypadków. My, księża, też tworzymy taki wymyślony świat. Kiedy mówimy, że ksiądz na przykład ksiądz nie idzie, tylko ksiądz kroczy. Ksiądz nie je, tylko ksiądz spożywa. Ksiądz nie robi, tylko ksiądz czyni. Problem polega na tym, że jak się stworzy jakiś świat, to w takim wymyślonym świecie to stwórca ocenia, stwórca decyduje, co jest dobre, a co złe. I tu już możemy popatrzeć w ten fragment ze Starego Testamentu z dzisiejszej liturgii. Kiedy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu, kiedy to nie chodziło tylko o to, że nie zaufał Panu Bogu, to chodziło o pychę. Na tym polegała ta pokusa, że tak jak Bóg będziecie znać dobro i zło, tak jak Bóg, to znaczy Bóg, który stworzył to wszystko, Bóg wie, co ma być dobre, a co złe. On to tak stworzył. I człowiekowi chciało się, tak jak Bóg, decydować, co będzie dobre, a co złe. Co się stało po grzechu? Rozpadło się, rozpadła się harmonia. Adam zwala winę na Ewę. Mówi, to ona mnie zwiodła. Pan Bóg też winie, no postawiłeś ją przy mnie. Ewa mówi, to natura, to wąż mnie zwiódł. Rozbija się harmonia. Co więcej, zauważają, że nagość jest jakimś problemem.
jakbyśmy poczytali jeszcze kawałek dalej, to widzimy tam te przekleństwo słynne, że będziesz tam w trudzie rąk, w pocie czoła, będziesz tam zdobywał pożywienie, a Ewa będzie rodziła dzieci, kobieta będzie rodziła w bólach dzieci i potem je wychowywała. Co to daje? Co to sprawia? Jeśli nagość jest jakimś problemem, to może być, można z niej zrobić biznes, handel, albo można ją traktować jako narzędzie poniżenia. Jeśli praca ma jakąś wartość, jest jakimś trudem, to może być biznesem, może być przedmiotem handlu, albo narzędziem poniżenia. Jeśli życie jest, ma jakąś wartość, bo jest związane z trudem, to i ono może być biznesem, może być przedmiotem handlu, albo można go nie szanować. I teraz, kiedy z takiego świata patrzymy w inny świat, gdybyśmy patrzyli z miłością, moglibyśmy zobaczyć ludzi, którzy mają gorzej, są gorzej ubrani, radzą sobie gorzej, moglibyśmy im pomóc. Ale gdy z takiego świata, ze świata, w którym nagość, praca, życie może być biznesem, gdy z takiego świata patrzymy na inny świat, to wiele, wiele złych rzeczy może się zdarzyć. To możemy stwierdzić, że tym ludziom gorzej ubranym, którzy inaczej sobie albo gorzej sobie radzą z rzeczywistością, że im się nie należy. Że nam się to bardziej należy niż im. Że można ich z tej ich ziemi, z tego ich świata, albo ich tam wykorzystać, albo ich można wygonić, albo ich można pozabijać. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest tylko usprawiedliwienie zła. To jest zamiana. To jest nazwanie zła dobrem. Jakbyśmy popatrzyli do Ewangelii według świętego Mateusza, on tam szerzej o tym pisze, też w podobnym kontekście, ale szerzej o tym pisze, że zło nazywa się dobrem. No nawet w tej sytuacji, w której my jesteśmy. Złodziejstwo, kradzież, złodziejstwo, kłamstwo, oszczerstwo, nienawiść, pogardę można nazwać narzędziem, można cieszyć się, można chwalić się tym, żeby tylko wygrać, żeby tylko kogoś tam pokonać. Co to znaczy, że ten grzech nie będzie nigdy odpuszczony? Otóż to nie chodzi o to, żeby zrobić coś szczególnie strasznego. Nie? To trzeba popatrzeć w tę dzisiejszą Ewangelię. Tu nie chodzi o to, że jest jakaś granica, że na przykład jak ukradnę coś tam do miliona na przykład, do miliona, do 70 milionów albo do 100 milionów, to jeszcze mogę, a więcej, no to już Pan Bóg się obrazi. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że mogę nie uznać swojej winy, że nie mogę nie uznać czyjejś krzywdy, że mogę twierdzić, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest w porządku. To ja nie czuję potrzeby nawrócenia. Nie o to chodzi, że Bóg mi nie przebaczy, bo się obraził, tylko o to, że mi na tym nie zależy, bo ja uważam, że jest wszystko w porządku. Nie chodzi o zrobienie czegoś szczególnie złego, tylko o odwrócenie się od Pana Boga, o nazwanie inaczej tej całej rzeczywistości. Jeśli zdarza się jakaś krzywda, ale jest potem chęć poprawy, to zawsze możemy się podnieść. Jak nie ma tej chęci poprawy, co z tym możemy zrobić? Kiedyś tak mama po jakiejś takiej sprzeczce ze swoją córeczką, małą dziewczynką, wysłała ją do pokoju, mówi: idź, tam sobie posiedź i przemyśl to wszystko. I ona rzeczywiście poszła, za jakiś czas wraca i mówi: przemyślałam sobie to wszystko i pomodliłam się. Mama mówi: o, to bardzo dobrze. Może Pan Bóg pozwoli ci, żebyś była grzeczniejsza, pomoże ci, żebyś była grzeczniejsza. A ta córka mówi, córeczka, dziewczynka mówi: nie modliłam się o to, żeby była grzeczniejsza. Modliłam się za ciebie, żebyś ty mogła ze mną wytrzymać. O to chodzi, żeby chcieć się zmienić. Przy Panu Jezusie, jak popatrzymy w dzisiejszą Ewangelię, przy Panu Jezusie jest sporo miejsca. I dla grzeszników, dla jawnogrzesznic, dla celników, dla przeróżnych ludzi. Życzyłbym takiej duchowej czujności, żeby nie utknąć w takim wymyślonym świecie, żeby nie dać sobie wmówić, że zło możemy usprawiedliwić, albo że zło jest czemuś do czegoś tam potrzebne, ale żebyśmy przysiedli się do Pana Jezusa,
I żebyśmy ciągle byli otwarci, żeby zmieniać się, żeby myśleć nad tym, co jest dobre. Czasy się zmieniają i trzeba w tych zmieniających się czasach to dobro umieć znajdować, umieć je pomnażać. Czego życzę Wam i sobie także. Powodzenia.